Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo gorąco na moim kanale. A dzisiaj sobie gramy w tenis stołowy w grze Tokio. No jest to niestety przedostatni dzień naszych olimpijskich zmagań, dzień rzeczywisty, bo jeszcze jeśli chodzi o dyscypliny, to jak to wygląda? Dzisiaj mamy dzień 10, tak akurat tutaj sobie ustaliłem. Bo takie dyscypliny jak rugby, piłka nożna to po jednej, czyli dzisiaj dzień 10 tutaj naszych igrzysk i dzisiaj gramy sobie w tenis stołowy single, jutro jest wtorek, czyli tenis stołowy double i rzut młotem i skok w dal i kończymy. Więc tak to wygląda, single moi drodzy, więc sobie jedziemy. Rządy, no nie lubiłem za bardzo w tą dyscyplinę grać. Zobaczymy, jak to będzie tutaj, bo tam jeszcze myszką było trzeba, ale w ogóle byłem niepokonany za to w strzelectwie. Czyli co do takich krążków i w rzucie dyskiem, to byłem niepokonany. I tu było zawsze złoto w tych dwóch dyscyplinach. I też często było złoto w tym strzale z pistoletu, w łucznictwie, oczywiście na hart. Biegu na 100 metrów, w różnych biegach, tylko nie na 400. Mecz do 7 punktów tutaj widzę. Wczoraj chyba trochę dłużej się grało. Dobra. Kapuję, o co chodzi. Tu widzę, że myszki nie będzie trzeba używać w ogóle. Aha. Chyba zobaczcie, bo w Londynie nie było trzeba tak biegać, a tu trzeba. No. Tutaj może być ciężko, bo to zobaczcie, biegać trzeba. Jejku, jak to szybko idzie. Mieście tu w oczach mętli wszystko. Ale jest jeden punkt. Czyli kapuje mniej więcej o co tu chodzi. Bo i to jest odbicie, i WASD chyba biega. Bo tak to ci zmieniony to biega. Może jeszcze gdzie indziej są jakieś triki ciekawe. Bo zwykły tenis to na przykład double był dużo lepszy niż single. O baseballu to już nawet nie wspomnę, to sobie. Pozwolę, że od tej dyscypliny nic nie będę mówił. O, zobaczcie, 2 do 4. Zobaczymy, czy tutaj coś się uda zdobyć w ogóle. O, proszę bardzo, że ja to wygram, to nie. Zobaczcie, przegrywałem 4 do 1, a teraz jest. Zobaczcie, przegrywałem 4 do 1, a teraz już trochę kapuję, o co tu chodzi, ale no, wciąż to tak szybko się dzieje strasznie. A w Londynie też lepsza kamera była, bo tam była od góry bardziej i więcej było wszystkiego. Widać, mianowicie tutaj, no, trzeba się skupić po prostu i tyle. I teraz mamy 6 do 4. Piłka meczowa już, no proszę. Zobaczcie, jaka to dyscyplina szybka. Łe. I tutaj popsułem, zobaczcie, fuel. Tak go nazwałem. O Boże, zobaczcie, się przewrócił od tego uderzenia. To było dobre. Filmik się wieczorem się pojawi, też to wieczorem nagrywam. O, zobacz, jak to fajnie wygląda ta gra, naprawdę.
nic nie zamula, to też jest optymalizacja chyba dobra. Wymagania też są spoko. Jest, zobaczcie, się udało. W Londynie to mieliśmy jeszcze chyba set, czy gem, jak to się nazywa, nie wiem. A tutaj no od razu, kto zdobędzie 7 punktów, ale muszą być 2 punkty oczywiście przewagi, to wiemy. Awansuj do półfinału, moi drodzy, walka o finał teraz. Tego się nie spodziewałem, że ja tu jestem. No zobaczcie, jaka piękna hala. Ale rząd większa taka. I ta hala była, takie mam wrażenie, że tam więcej ludzi było. O, zobaczcie, Polska, USA. Tutaj Polaczek. Tu taki rzut sędziowy, taki malutki, chudziutki, zobaczcie. A tu to takie byki, że ani w tym boksie nie szło wygrać, pamiętam. Czy w judo taki. Łe, co ja zrobiłem? To zobaczcie, to jest taki, no, lepiej zbudowany niż ja. To może coś wygrać jednak. Tamten był bardzo łatwym przeciwnikiem. Ciężki byłem na początku, bo zobaczcie, jak my tam przegrywali. A co ja zrobiłem? Łe. No z tym może być trochę ciężko, tu widzę. Jakby też nam nie poszło. Choć jeden punkt zdobył. No, coś czuję, że mecz mamy przegrany. Jak nie zdobędziemy punktu, to no, chyba się już poddamy. Bo to już no, szansy tutaj nie ma raczej. Londyn też. Pamiętam, jakie to ciężkie było. Bo zaś się nauczyłem grać. A tam lepsza kamera i tam wszystko było widać, a tu no. A to by była sensacja, gdyby się wyrównało. No trudno, no. Za ciężko, no. Nie wiem, kto by to wygrał. No może, jakbym wziął inną postać, to może. No ale myślę, że powtórki nie będziemy patrzeć. Mecz o trzecie miejsce też się trochę śpieszy, bo nie chcę was tutaj zanudzać. Mecz o trzecie miejsce. Co to jest? Nie wiem, Wybrzeże Kości są, no nie wiem. O Wybrzeże Kości są, no nie wiem. Ktoś też ten nie musi być aż taki dobry, bo musiał przegrać. Ale oni tu na boki serwują, więc no się nie da odbić. A ja nie mogę na boki. Bo ja sobie kierunku nie wybieram. To tu też tutaj no. A w Londynie sobie wszystko wybierałem i też często ani się o stół nie odbijało. Nie no, nie da się i tyle. Bo teraz ani się nie mogłem ruszyć. Pewnie tutaj, no nie wiem. Pekin 2008 był fajny tenis. Fajna mechanika tam była. Bo tu ogólnie te postacie mi się mocno podobają, że sobie możemy. Ja, ale akcja, zobacz to. Trzy metry od stołu. 3 metry, zobaczcie, od stołu graliśmy. No, w rzeczywistości w życiu bym tak nie umiał grać ani. Łe! Pierwszy mecz był taki łatwy. No szansy nie było tu, szczerze mówiąc. Może ta postać jest do dupy.
Trudno, moi drodzy. Ważne, że to zakończyliśmy. Że już po dniu, którym to 10 chyba. Tak, zgadza się. Dzień 10 sobie zakreślam, że zrobiony. 2 dni i koniec. Więc, moi drodzy, jutro zakończamy olimpiadę. Więc co, moi drodzy, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jutro coś, po południu się wleci jakiś materiał. No i wieczorem jeszcze coś, około 18 może. No, musicie zobaczyć, bo też nie chcę tak dzisiaj tak, takim późnym wieczorem. Więc co, moi drodzy, to ja się z wami żegnam, ode mnie już na tyle.